Hej, opowiem Wam o niezwykłym przypadku cenzury w życiu akademickim, który mnie spotkał. Przedstawiając różne absurdy, przejdę do omawiania sedna mojej koncepcji, a mówiąc dokładniej, podejścia do ateizmu. W dalszej części powodu zaskakująco zgodną rolę odegrają lewicowa publicystka, filozofka Magdalena Środa oraz katolicki apologeta z przełomu XIX i XX wieku Gilbert K. Chesterton. Zapraszam więc do oglądania. Materiał przygotowałem w zmienionym składzie zespołu. Tekst czyta Jan Moniak nad dźwiękiem Czuwa. Weronika Włoszyn, a nad całością produkcji ja Radek Rzeszczyński. A jeśli nasz materiał Wam się spodoba, prosimy o wsparcie kanału subskrypcją, udostępnieniem, komentarzem, łapką w górę. Zaczynamy! W trakcie studiów filozoficznych chodziłem na zajęcia z dydaktyki. Podobnie jak inni studenci, dostałem za zadanie przygotowanie konspektu zajęć dla uczniów klas szkoły podstawowej. Prowadząca zajęcia dr Maria podjęła współpracę z jednym z branżowych czasopism. Na podstawie nieformalnej umowy obiecała, że przygotowane konspekty zostaną opublikowane. Wymyśliłem więc ćwiczenia wokół wymyślonej przeze mnie bajki o Lady Słoworodnej i Smoku Słowojadzie. Posłuchajcie jej. Hę, daleko we wszechświecie, za siedmioma galaktykami i czterema czarnymi dziurami jest niezwykła planeta, a na niej jeszcze bardziej niezwykłe królestwo. Eliwatan. Jego mieszkańcy cieszą się wolnością nieznaną ziemianom. Nie potrzebują do życia słońca i powietrza. Pozostają za to w niewoli słów. Wszystko co istnieje w Eliwatanie musi mieć swoje słowo. Nicość u Eliwatańczyków nazywa się bezsłowiem i jest najstraszniejszym koszmarem, jaki śnią, najgorszym przekleństwem, jakim obdarzają wroga, ale ponadto bezsłowie to najbliższa katastrofa, jaka grozi królestwu. Do niedawna, jeszcze milion lat temu, królestwo cieszyło się żywym słowem i spokojnie oddawało cześć swej bogini. Lady Słoworodnej. Odwiecznie zasiadająca na swym tronie Lady Słoworodna pilnuje, aby eliwatańczycy mówili i tym samym żyli pełnią życia. Wszystkie dzieci w tym królestwie dzięki jej mocy rodzą się, gdy tylko jakaś zakochana para równocześnie powie: Jesteśmy rodziną. I nikt z Eliwatańczyków nie rzuca słów na wiatr, skoro wyrzeknie do drugiego – kocham cię, już Lady Słoworodna dopilnuje, aby miłości doświadczał. Cudowne życie w Eliwatanie skończyło się nagle. Wiadomo skąd i wiadomo jak. W osiedlowej piaskownicy nieroztropna matka zajęta była wymawianiem swojej fryzury – Dzieci igrały słowami i jedno z nich wymamrotało smok słowojad. Tak w królestwie zjawił się potwór pożerający słowa, a tym samym ludzi i rzeczy. Jakby nie dość było tych potworności, sam smok niewiele mówi. Czasem wypowiada co najwyżej frazę powołującą do istnienia pomocnika smoka słowo jada. W ten sposób królestwo wypełnili jego pomocnicy, przynoszący mu słowa z całego państwa. Nie trudno ich rozpoznać. Na prawej dłoni na jednym z palców zamiast paznokcia mają smoczą łuskę. Tak więc dziś w królestwie Eliwatan brakuje słów, a garstkę ocalałych mieszkańców uratowała tylko smocza perfidia. Słowo jad Lada dzień spodziewa się pożreć wszystko. Aby urozmaicić sobie posiłek wymyślił grę dla swoich ofiar polegającą na podawaniu mu wyrażeń w zamian za czasowe zachowanie przy życiu. Ponieważ słowo mądrość połknął już trzysta lat temu, nie przypuszcza, że Eli Watańczycy są w stanie z nim wygrać. Ale może się myli. Przedstawioną historyjkę wykorzystałem do zaprezentowania konspektu, który dziś możecie znaleźć na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego. Mój tekst został jednak niespodziewanie odrzucony przez redaktorkę czasopisma, bo okazał się pobożny. Najwyraźniej nie pomogło mi założenie, że religia to rzeczywistość kreowana słowami. Dlaczego, spytacie? Bo Ośmieliłem się wyciągnąć z niego konsekwencje, które prezentują ateizm jako śmieszną, daremną, językową walkę z językiem. Bezbożność wypada bowiem prezentować z namaszczeniem. Trzeba sięgać po frazę sławiącą niebo w płomieniach, należy opiewać rozpruwanie żył niebytu. Nie zadawajcie pytań o to, dlaczego istnieje nazwa ateista. A nie apanteista albo apoliteista, skoro całkiem spora grupa niewierzących neguje monoteistyczny charakter chrześcijaństwa. Cóż jednak poradzę na to, że poznałem skrzeczącą rzeczywistość, kto mi zabroni wykorzystać ją do tworzenia moich materiałów, w jednym z poprzednich filmów wspomniałem o doktorze Robercie, który dowiedziawszy się na zajęciach, że w miesięczniku Znak ukazał się przekład ważnego tekstu jego ulubionego filozofa Jürgena Habermasa, próbował odwołać się do chrystofobii. Znakomity dydaktyk błysnął także w trakcie panelu dyskusyjnego o przemocy. Gdy otrzymał pytanie od studenta Piotrka, czy należy nadstawiać drugi policzek, stwierdził, że nie zrozumiał wypowiedzi. Jaśnie pan wysłowił się dopiero wtedy, gdy dostał odpowiednie wyjaśnienie ze strony innego panelisty. Dzięki przekładowi z języka polskiego na własny dialekt sformułował szybką, przeczącą odpowiedź. Widać poszedł dalej niż rozmaici wątpiący, którzy w ramach uwalniania się od religii słowo Bóg piszą małą literą. Odcinając się od rozumienia sloganu, nieraz wykorzystywanego do dyscyplinowania wierzących, w niezamierzony sposób wpisał się w moje poszukiwania. Wówczas gromadziłem już przypadki, które częściowo zaprezentowałem Wam na kanale. Sumuję. Czytając Władysława Witwickiego, znalazłem fragmenty nieporadne, pełne irytacji z powodu starczego nawrócenia platońskiej postaci literackiej na tradycyjną, politeistyczną grecką wiarę. Przeglądając internetowe czasopismo Diametros, natrafiłem na poważną dyskusję profesorów podejrzewających się nawzajem o skryte preferowanie teizmu. Przyglądałem się tłumaczowi, komentatorowi Tadeuszowi Zatorskiemu, który postępuje osobliwie. W niemieckim teologu Franciszku Owerbeku odkrywa lepszego herolda śmierci Boga niż nawet sam Fryderyk Nietzsche. Wydobyłem osobliwość z twórczości profesora Mirosława Rutkowskiego. A autor dowodził na łamach etyki praktycznej, że podejmowanie dyskusji z teistami to błąd utwierdzający błędne społeczne przekonanie o poznawczej sensowności zdań religijnych. Posłużył się teorią języka, próbującą klarownie rozgraniczyć świat i wykraczanie poza niego, pyszącą się swoim nieporadnym stosunkiem do mowy ani całkiem jasnej, ani zupełnie ciemnej. Gdy już rozprawił się z problemem w zaciszu gabinetu, Został uderzony wieścią o zalegalizowaniu uboju rytualnego przez Trybunał Konstytucyjny i musiał napisać kolejny tekst. Opowiedział się za prawem do swobodnego przyjmowania przekonań religijnych i publicznego okazywania pobożności. Następnie przeszedł do oprotestowania decyzji sądu. Tym samym wyraził oczekiwanie: Niech wierzący w swoich głowach przedkładają twierdzenie, Bóg zabrania zabijać zwierzęta, nad zdanie Bóg oczekuje krwawych ofiar na ołtarzu. Owszem, na początku wypowiedzi zdawkowo zasugerował, że zdaje sobie sprawę z problemów ze spójnością prezentowanej postawy, ale tym samym jedynie pogorszył sytuację. Niezależnie od słuszności sformułowanego postulatu, wypadł w sposób nieprzekonujący intelektualnie i moralnie. Wątpliwy. Jak można nakazać preferowanie jednego bez sensu kosztem innego? Prawdę powiedziawszy, pierwsze obserwacje ateistycznych absurdów przeprowadziłem jeszcze przed rozpoczęciem studiów filozoficznych. Zdarzyło się bowiem, że pewien redaktor racjonalistycznego portalu, prowadząc dyskusję, zawędrował na internetowe forum frondy, na którym akurat przebywałem. W pewnym momencie zaczął mi obszernie perswadować, że powinienem porzucić chrześcijaństwo. Gdy pogratulowałem oponentowi zwycięstwa nad licealistą, naciskał dalej, wskazując na to, że wielu nastolatków porzuciło wiarę. Nagle ważne decyzje światopoglądowe przestały zależeć od zaawansowanych studiów historycznych, biblistycznych i innych. Liczył się cel, a stworzona przez pana redaktora internetowa skarbnica wolnomyślicielskiej wiedzy wydała się jedynie maskaradą. Odwołanie do autorytetu środowiskowego w ogóle było nietrafione. Nie miałem dobrych relacji z rówieśnikami. Dużo czasu spędzałem w internecie na światopoglądowych dyskusjach. Wpadłem na pomysł pobawienia się w apologetykę. Wybrałem sobie temat trzeciorzędny dla sporów między teistami i ateistami, a następnie napisałem artykuł polemiczny dla jednego z chrześcijańskich portali internetowych. Rozprawiłem się z pewnym krytykiem sakramentu pokuty. Szybko jednak zrozumiałem, że deklaratywni racjonaliści to ludzie nieustępujący nawet na jotę. Ironiczni na siłę, gotowi wdeptać bliźniego w ziemię pod byle pretekstem, próbowali wojować z religią za pomocą logiki. Wychodzili z założenia, że jeśli krytyka zniszczyła komuś obraz świata, to już jego problem. Tymczasem, pomijając wyjątki, osobliwe nisze, środowisko akademickie wygląda odmiennie. Studia filozoficzne dają poczucie spokoju pozwalają na zdystansowanie, rozważne roztrząsanie danego tematu. Nie ma nacisku na szybką zmianę opinii, ani chorego przekonania, że krytyczne myślenie prowadzi do z góry założonego celu. Panuje autentyczny pluralizm światopoglądowy. Poznałem na przykład środowisko badaczy i miłośników Fryderyka Niczego, które często przyciąga osoby wiążące sens badań historyczno-filozoficznych z posiadaniem odpowiedniej wrażliwości. Bywa ono bardzo niechętne chrześcijaństwu, ale równie często nie ma nic przeciwko uwalnianiu się z niewoli logiki i rozumu, otwieraniu się na swobodne duchowe poszukiwania. W trakcie cyklicznej konferencji nicze seminarium, na której bywałem, skutkowało to wypychaniem konserwatystów, a także pań. Dwóch często nietrzeźwych harcowników, dowiedziawszy się, że przyjechał katolik, próbowało ośmieszyć człowieka, robiąc z niego osobę wierzącą w jutrzejszy koniec świata. Jeden z nich, w niewybredny sposób próbował na jednym koledze wymusić wyparcie się związków z papieską akademią teologiczną we Wrocławiu. Mieli niezłych kompanów. Profesor Jan rozprawiał o politeizmie chrześcijaństwa. Pewien doktor Marcin przedstawiał urząd prezydenta Krakowa jako ostatnią redutę świeckości. Demaskował religijną linię czasopisma Kronos, nic nie wiedząc o tym, że na jego łamach wspomniany Tadeusz Zatorski opowiadał o odkrytym przez siebie doskonałym heroldzie wieści o śmierci Boga. Parę osób z konferencji przedstawiało dawnego bywalca, który rzucił habit jezuity, jako istotę na zawsze spaczoną przez minione życie zakonne. Towarzystwo wpadło w wyjątkowy amok przy próbie przedstawienia krytycznego spojrzenia na ateizm. Nagle zapomnieli o podręcznikowej poprawności, wedle której kwestia istnienia Boga pozostaje wiecznie otwarta, nierozstrzygnięta. Organizatorzy wydarzenia byli niewątpliwie postępowi, podejmowali bezsilne rozważania nad odsunięciem prawicy od władzy. Jednocześnie uwielbiali organizować wieczorki na cześć Markiza de Sada, czcili literaturę sprośną, pełną zachwytu nad seksualną przemocą i upodleniem kobiet. Przebywając w murach uczelni, pisałem pracę magisterską o etyce Tadeusza Kotarbińskiego, myśliciela lewicowego, ważnego działacza przedwojennego ruchu racjonalistycznego. Badany filozof uzasadniając projekt oparcia moralności na idei odpowiedzialnego opiekuna, wskazywał na konieczność pomocy tym, którzy po utracie wiary potrzebują nowej podstawy dla chrześcijańskiej moralności. W jednym z tekstów przedstawił spowiedź świętą jako zwyczaj oczyszczający sumienie, sprzyjający samorozwojowi. Tymczasem poznani przeze mnie pożal się – Racjonaliści przyczepili się nawet stylu, choć ten, o czym nie wiedzieli, pozwalał mi akurat osiągać pierwsze sukcesy literackie. Innych, bardziej doświadczonych dyskutantów traktowali podobnie. Mimo iż deklarowali tworzenie przestrzeni sprzyjającej krytycznemu myśleniu, dyskusji i samorozwojowi, prezentowali styl żołnierza, a nie zwiadowcy przejawiali zainteresowanie głównie obroną lub atakiem, argumenty traktowali niczym pociski, w światopoglądach widzieli zwierzęta walczące o dominację w środowisku. Wiem to, bo przeglądałem najróżniejsze dyskusje na rozmaitych forach. Brnąłem przez wyznania opisujące rozstanie z wiarą i dyskusje porównujące stopień zerwania z Bogiem. Obserwowałem sprzeczne, poplątane ścieżki wątpienia i w końcu zacząłem sam je wymyślać i mnożyć. Czytałem fantazje o świecie, w którym religii nigdy nie było, a co za tym idzie, nigdy nie pojawiły się wypowiedzi negujące istnienie Boga. Wówczas mnie olśniło. Wymyśliłem perspektywę radykalnie świecką. Wynalazłem mój punkt strzelniczy na wierzy. Ujrzałem każdą niewiarę jako jeszcze niedoskonałą, niekonsekwentną, nieuwolnioną od krępujących warunków własnego istnienia i przez to tylko życzącą sobie, by bogowie jawili się niczym postacie z bajek. Jeśli ktoś oczekuje od ludzi stania się ateistami pomyślałem sobie to chce czy nie chce, stawia przed oczami cel do wykonania. Cel który należy osądzić zgodnie z wymogami rozumu praktycznego. Inaczej mówiąc, powinien określić specyfikę, pożądany sposób realizacji i nieodzowną funkcję celu. Przyznaję, zwykle wiarę traci się nieintencjonalnie, poprzez różne wątpliwości i przeżycia. Jednakże wolnomyślicielskie misjonarstwo zobowiązuje, a co więcej, jak uczy biologia, rozpatrywanie nieuświadamianego procesu tak, jakby jednak był ukierunkowany. Wiele daje, oj wiele daje. Co dla bezbożnego istnienia może być jak sycenie dla jedzenia? Hm. Może być tym, choćby zmierzanie do milczenia właściwego dla mieszkańca laickiej utopii, czy też dążenie do sytuacji człowieka, nawet nie zdającego sobie sprawy z własnego milczenia, a już na pewno z jego przedmiotu długości powodów. A jak należy je realizować? To pytanie wiąże się ze specyficznymi trudnościami. Z jednej strony spotkałem się z niechęcią do pogłębionego rozważania tego, jak powinien wyglądać Ateizm i co on za sobą pociąga, a z drugiej strony nie sposób pomyśleć niewierzącego, który nie byłby zarazem takim a takim niedowiarkiem. Problem rozwiązałem przyglądając się samemu sobie, różnym ateistom i krytykom chrześcijaństwa. Uznałem, że życie bez Boga mogę ująć jako ukształtowane przez rozstrzygnięcie najróżniejszych dylematów określających spektrum możliwości. Choć w oczach jednostki poszczególne człony alternatyw mogą uchodzić za lepsze, jej wybory pozostają w gruncie rzeczy arbitralne. Być może wydaje się wam, że doszedłem do swojej filozofii Poprzez nagromadzenie różnych przypadków, ale w rzeczywistości koncepcja zrodziła się bardzo wcześnie, a potem potwierdzała swoje zastosowanie. Pozwala ona w wiarygodny sposób patrzeć cudzymi oczyma. Umożliwia sugestywne dopowiedzenie treści, gdy źródła są szczątkowe. A jeśli pokazują one wolnomyślicielski światopogląd w całej okazałości, daje podstawę do analizy nastawionej na wyłapywanie różnych niekonsekwencji, ułatwia też wyłapywanie zmąceń wynikających z mieszania perspektyw, unaocznia problem alternatywnych, kolidujących dróg odrzucenia wiary. Mam wielką ochotę wziąć się za kolejną analizę wolnomyślnej twórczości, ale obawiam się, że w ten sposób na długo zboczyłbym z tematu. Pozwólcie więc, że skupię się na rozwijaniu tematu, między innymi poprzez podanie ciekawych ilustracji. Wspomniany Tadeusz Zatorski deklaruje się jako osoba bardzo odległa od wszelkiej religii dowolnego kościoła. Czuje rozgoryczenie z powodu całokształtu katolicyzmu w Polsce. Przedstawia Kościół jako monstrualnie złą, czysto ziemską korporację, zarzuca innym niewierzącym zbyt ugodowy stosunek względem chrześcijaństwa, podtrzymywanie jego różnych zakłamanych narracji. Jednocześnie publikuje w co najmniej nominalnie chrześcijańskim miesięczniku Znak. Tym samym zapewne staje się podejrzanym w oczach wspomnianego przeze mnie doktora Roberta i uczonego Marcina, bo podtrzymuje wyobrażenie o tolerancyjnym charakterze chrystianizmu. Autor, co prawda, publikuje głównie wolno teksty. Ale nie znaczy to jeszcze, że nie wypada równie karykaturalnie jak jego ewentualni przedwcześni bezbożni krytycy. Osobiście wybiera drogę wątpienia polegającą na demaskowaniu chrystianizmu jako niespełnionej wiary w szybki koniec świata. W polemice na kanale odwołałem się do alternatywnej koncepcji. Apostołowie przekazali nam, że źle rozumieli Jezusa mogli zinterpretować słowa mistrza na nowo, bo jego przesłanie było niejednoznaczne. Podejście to można równie łatwo przekształcić w krytykę, jak opozycyjne, widzące w źródle wyraźny przekaz, mocną zapowiedź szybkiej apokalipsy. Skoro cały Stary i Nowy Testament jest w dużej mierze opowieścią o nieporozumieniach między Bogiem a człowiekiem, to skąd wiadomo, że ludzkość nie trwa w nich nadal, włączając w to wszelkie autorytety i instytucje? Rozwlekłe przedstawienie tego pytania zawiera esej wątpiącego Jarosława Marka Rymkiewicza, zatytułowany Przez zwierciadło. Poeta zajmuje stanowisko sprzeczne z podejściem prezentowanym przez Tadeusza Zatorskiego. Niemniej nie musicie odwoływać się do rzeczywistych przykładów. Wykluczające się krytyki chrześcijaństwa można wymyślać samemu. Jeśli odpowiednio długo poczekacie lub poszukacie, to zapewne znajdziecie kogoś, kto podążył jedną z wynalezionych przez Was ścieżek wątpienia. Wyobraźcie sobie. Jeden racjonalista wypowie się w następujący sposób: Chrześcijanie faktycznie czczą przypadek. W deszczu jednakowo spadającym nad złymi i dobrymi, widzą przecież rękę Boga. Gdy kogoś zabije piorun, nie mają pretensji do rzekomo osobowego króla wszechświata, ale gdy obywatelowi głowę rozbije spadająca dachówka, szukają właściciela odpowiedzialnego za budowlę wymyślili ceremonie odpuszczania grzechów rytuały służące temu by z ludzkiego zła czynić przemijający błahy przypadek oto jednak występuje racjonalistyczny oponent i powiada tak pobożni uważają się za koronę stworzenia wielbią urojoną celowość świata Skolastyczni teolodzy uznają na przykład, że słońce świeci tylko po to, by światło wpadało do ludzkiego oka. Nie dziwne więc, że w każdym ludzkim złu widzą ujmę dla własnej próżności, którą należy w traumatyczny sposób wyznać i odpokutować. Na szczęście pojawił się Karol Darwin, wielki biolog odkrył nasze miejsce wśród zwierząt, pokazał, że powstaliśmy w ramach całkowicie przypadkowego procesu. Jeśli ktoś w dyskusji umieszcza stworzenie człowieka przed wielkim wybuchem, to czyni z boga kłamcę. Pomysł iluzji milionów lat historii świata wygląda dziwnie. Już chcecie przekonać się do nowej nauki, lecz oto kolejny mędrzec dorzuca swoje trzy grosze. W chrześcijaństwie wszystko wygląda dziwnie, a co więcej, wierzeń istnieje bardzo wiele. Skoro niektórzy uznają istnienie staruszka kreującego świat przed paroma wiekami, to równie dobrze można wierzyć w krasnoludka lepiącego świat kilka milionów lat temu. A cała Biblia to opowieść o zwodzeniu człowieka. Przekonuje was i ten głos, lecz oto trafiacie na wypowiedź Magdaleny Środy, recenzującej książkę Jana Greya, zatytułowaną Siedem Rodzajów Ateizmu. Cytuję. Szczerze powiedziawszy, gdyby nie pewne lektury, nigdy nie wiedziałabym, że ateizm jest wart filozoficznej refleksji. Nie ma Boga, tak jak nie ma zielonych smoków. Kto wierzy, niechaj przekona innych. Problem leży oczywiście w tym, że wiara w zielone smoki nie znalazła miejsca w historii ludzkiej myśli, natomiast wiara w Boga tę myśl w zasadniczym stopniu uformowała. I ci, którzy chcą się od niej odciąć, mają z tym niemały problem. I to problem, którego historia jest starsza niż chrześcijaństwo. W epoce nowożytnej jest to przede wszystkim, a może tylko, historia buntu. Ciekawego w formach, beznadziejnego w skutkach. Odbóstwienie świata jest zawsze pozorne. Ateistyczne poszukiwanie sensu, celu, ładu, kryteriów rozwoju, spełnienia, zbawienia, dobra i zła, choćby motywowane obojętnością czy nienawiścią wobec Boga, nijak od niego oderwać się nie może. A jeśli ktoś żywi żarliwą pewność, że znalazł ideał spełnionego człowieczeństwa, tym gorzej dla tego człowieczeństwa. Myśl ateistyczna, ateistyczne idee oraz ideologie funkcjonują jako rewers religii, jako jej cień, bez ontologicznej samoistności. Ateizm jest heretycką, rebeliancką, spekulatywną czy nihilistyczną wersją wiary. I siedem albo i więcej odmian ateizmu można de facto podzielić na trzy grupy. Przeciw Bogu, obok Boga, mimo Boga, ale bez Boga, ani róż. Tak wygląda problem, o którym już ponad sto lat temu pisał Gilbert K. Chesterton w esejach poświęconych ortodoksji, heretykom i wieku istemu człowiekowi. Idę jednak dalej niż on. Próbuję na własną rękę uporządkować chaos i dlatego wskazuję na różne rozstaje dróg myślenia. Można je łatwo pokazać, omawiając postać Kazimierza Łyszczyńskiego. Polski wolnomyśliciel stworzył prywatną filozofię, wedle której ateizm może rywalizować z wiarą o pierwszeństwo w dziejach, bo w połączeniu z próżnością i rządzą władzy doprowadził do powstania fanatycznych mas wyznawców i odpowiada za zabijanie niewierzących. W interpretacji tej całkiem wiernie podążam za Andrzejem Nowickim. Historyk filozofii komentując przebieg głośnego siedemnastowiecznego wiecznego procesu o bezbożnictwo docenił rolę odegraną przez zarzut wskazujący na społeczne wichrzycielstwo oskarżonego. Tym samym wykorzystałem dorobek uczonego, który uprawiał swoją działkę nauki w duchu swoistej rywalizacji z religią o to, czyja broda bielsza i dłuższa. Nie jest to jednak do końca jasne, na ile Kazimierz Łyszczyński rzeczywiście podzielał poglądy przedstawione w tekście sprzed lat, wyrażone we fragmentach przekazanych nam przez wątpliwych oskarżycieli. Według życzliwych świadków myśliciel uczestniczył w życiu lokalnego kościoła. Zatem, jeśli nie wierzył, wybrał ścieżkę bardzo mocnej prywatyzacji własnej postawy. W innych okolicznościach życiowych mógł podjąć odmienne decyzje. Wówczas walczyłby o powszechne zeświadczenie albo przedstawiłby prawdziwą wiarę jako tolerancyjną, by odpowiednio kształtować warunki życia społecznego. Nie wszyscy wolnomyśliciele tłumaczą przekonanie o istnieniu boga tak jak Kazimierz Łyszczyński, czyli spotkaniem człowieka sprytnego z naiwnym. Znajdą się i tacy, którzy wbrew podejściu prezentowanemu przez wspomnianego Andrzeja Nowickiego, jednoznacznie przeciwstawiają światło oświeceniowego rozumu mrokom przeszłości. Wiąże się to z kolejnym dylematem, i kolejnym, i kolejnym. Dlatego, aby was nie zanudzać, w następnym odcinku zajmiemy się jednym z ciekawszych. Trzymajcie się, cześć!